Cześć, tutaj Wuzy. Dzisiaj mam dla Was gameplay, który pochodzi z Call of Duty Modern Warfare 2 i jest to taka wisienka na torcie wśród moich gameplayów z tej właśnie gry. Oczywiście jest podwójna atomówka, ale ta powiedzmy, że jest na równi, ponieważ było ją równie ciężko zdobyć, były tutaj momenty zwątpienia, momenty nerwów. W ogóle wszystko się przytrafiło chyba w tej grze, co mogło się przytrafić. I wynik końcowy nie zaskakuje. Jest wręcz słaby, nieadekwatny do całego gameplayu. I jak widzicie, udało mi się wbić atomówkę bez killstreaków. Na początku sprostuję jedną rzecz. Miałem tutaj killstreaki, miałem Harriera i Pavlova. Ale Harrier zdobył tylko jedno zabicie, jednego killa, potem został zestrzelony, a Pavlov no, nie zdążył nawet przylecieć, z tego co mi się wydaje, i od razu został zestrzelony. Co za tym idzie, wszystkie fragi, które tak naprawdę zrobiły atomówkę, przybyły właśnie z ACR-a i jeszcze kilka z G18, która nie była na kim, bo była ona z tłumikiem. Co do perków, padlinożerca pro, moc obalająca i ninja, czyli takie jedne z najlepszych, nie overpowered, po prostu dobre perki. Tutaj była też śmieszna akcja. Tutaj w zasadzie można powiedzieć, że kilkanaście razy jakieś patologie się działy. Grałem na 4 Delta One, bo jak wiecie, steamowa wersja Call of Duty Modern Warfare 2 jest co najmniej niegrywalna. Tam jest online no, o wiele mniej ludzi niż na najrzadziej uczęszczanym trybie gry w Call of Duty MW, nie, w Call of Duty Black Opsie na PlayStation 3. No to takie porównanie, że tam gra poniżej 2000 osób w jednym momencie na PC-cie, więc statystyki są zatrważające. Nie wiem, jak twórcy gry się na to zapatrują, ale no nie jest to piękne, bo cheaterów jest pełno, zmodowanych lobby jest pełno. To znaczy ciężko mówić tutaj, że czegokolwiek jest pełno w grze, w której gra raptem 2000 osób naraz. Ale dobra, kładźmy na to, bo nie to jest celem. Chciałbym tutaj porównać, jak ciężko jest wbić atomówkę Amoaba. To znaczy, no nie porównujmy tutaj oczywiście atomówki takiej przeciętnej z Harrierem, z Chopperem, bo to jest dosyć łatwe. Nie mówię, że każdy to potrafi zrobić, ale to nie jest taka rzecz problematyczna. Wychodzi dosyć często i jest stosunkowo mało problematyczne. Ale jeżeli chodzi już o atomówkę bez killstreaków, jest to rzecz kilkanaście razy cięższa niż MOAB w Call of Duty MW3. No, oczywiście można tutaj polemizować, że ale MP7, ale coś tam kamperzy i tak dalej. Tutaj też pełno osób kampi, tylko jest różnica tych broni, które rzeczywiście są niektóre bardziej overpowered niż w tej grze. Bo tutaj akurat MW2 jest takie moim zdaniem i chyba nie tylko moim, bo jak rozmawiałem z tym, o tym z kilkoma innymi osobami, niektóre znacie, nieważne. Wszyscy podają koda MW2 za najbliższe ideału. To jest moje zdanie również. Nikt na nie nie wpłynął, ale gdyby tylko z niego wywalić granatniki i dodać serwery tak jak to jest na 4 Delta One, to wydaje mi się, że zdecydowanie więcej osób by grało w niego niż w Call of Duty Modern Warfare 3. By the way, zachęcam do oglądania tego w 720p plus powiększony ekran. Tak, ot tak. Nawet mieli last standy czy tam final standy, nieważne. W tym momencie miałem takie poczucie, że kurde, no można by lecieć, można próbować zrobić bez killstreaków, no bo przecież i tak jak padnę, zdobędę kolejnego Harriera, no to jakby na to nie patrzeć, oni zaraz mi go strącą, tak jak strącili właśnie tego mojego członka drużyny w tym momencie. Tutaj kończyło mi się ammo, miałem takiego też lekkiego nerwa, może nie teraz, ale wiedziałem, że zaraz i tak wyjdę, pójdę raszować gdzieś w plery. Jednak, no jak widzicie, tutaj tej amunicji już nie miałem na tyle, żeby móc czuć się pewnie. W ogóle atomówka i MOAB, to jeszcze kończąc ten temat, różnią się bardzo pod względem tego, jak się je rozgrywa. Nawet kiedy tutaj robiłem tą atomówkę bez killstreaków, o wiele defensywniej grałem. Nie mówię, że kampiłem, tylko tutaj widzicie, tutaj zostałem gdzieś w miejscu bardziej powoli. Nie śpieszyłem się, nie wylatywałem na ogień. W ogóle gra się zaczynała kończyć, bo zostało tylko 3200 punktów do zakończenia, więc wiedziałem, że muszę się po pierwsze sprężać, a po drugie muszę zdobywać fragi i no nie paść przede wszystkim. Ale o wiele szybciej, tak porównując, ja latam i o wiele więcej przemieszczam się robiąc MOABa. Bo tam dostajemy w MW3, o wiele więcej tych killi, jest killstreaków, które przeradzają się w perki i
przy samym przycelowaniu, już nawet kiedy mamy specjalistę, kiedy mamy te 7 zabić w MW3, jest o wiele łatwiej zdobyć kolejne fragi niż tutaj. Tutaj, że tak powiem, ten poziom rośnie. A tam coraz łatwiej się to dzieje, bo wrogowie są coraz bardziej rozproszeni. A tutaj ja dalej byłem, powiedzmy, identycznie grałem jak na Killstreaku 1. To akurat też się pokrywa z tym, co robię w MW3, bo tak samo zachowuję się praktycznie na każdym Killstreaku, ale tutaj grałem tak... Byłem tak samo przystosowany, o, może w tą stronę, byłem tak samo przystosowany, miałem tyle samo perków, co zacząłem, nie miałem tutaj akurat ammo, więc też ciężko porównywać. I tutaj była taka akcja, w której się rzeczywiście stykałem jak diabli. Wiedziałem, że to miejsce nie jest dla mnie bezpieczne, bo po prostu, gdzie nie rzucą nade'a, mnie praktycznie nie ma. Ale popatrzyłem na punkty, myślę sobie 9000. No dobra, no to się wychylamy i lecimy. Jeszcze zostałem w tym budynku, jeszcze ten snajper zdążył mnie przestraszyć. Gdyby lekko bardziej w prawo rzucił tego nade'a, mnie by po prostu nie było. Tutaj była też dosyć duża panika. Myślę sobie 23 zabicia, cholera, wuzej, 2 kile i będzie zajebisty gameplay. No ale no co, no ja nie zrobię tych 2 kili. Oczywiście, że je zrobiłem. Chyba gdzieś tutaj wyskoczył mój 25 i miałem taką ulgę, zdobywając to 25 zabicie, że to się nie mieści. Jeszcze mogłem zabić tutaj tego agenta, co mnie skosił z tym Coldbloodedem, ale nic się takiego nie stało, bo tylko pogorszył mi wynik o jedno zabicie, więc tam 32 do 1 czy 32 do 2, zaraz nawet spojrzę, ile tych zabić było ostatecznie. 31 do 2 i dużo asyst w miarę jak na koda MW2. Dobra, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało tak jak mi i widzimy się w następnym filmie.